Cześć. Dzisiaj jest pierwszy dzień od piątku. Dlaczego mówię pierwszy? Ponieważ w piątek wyjechałem na wieczór kawalerski, wróciłem w niedzielę. I dzisiaj jest taki dzień normalny, pierwszy normalny, gdzie trzeba się wziąć za siebie, poogarniać sprawy i tak dalej. I powiem wam jedno. Im jestem starszy, tym ciężej przetrwać mi tego typu wypady. Pamiętam, jak mieliśmy 18-20 lat, wtedy się jechało na tygodniowy wypad i można było balować od rana do wieczora. Teraz po piątku już miałem dosyć. Ale cóż, starość nie radość. Za 20 lat będę wracał wspomnieniami do dzisiejszego dnia, gdy będę wtedy uważał, że byłem w szczytowej formie, byłem młodziutki i tak dalej. Swoją drogą, ja wiem, że wy wierzycie w to, że ja mam 18 lat ciągle przez tą moją młodzieńczą, ministranską twarz. Ostatnio nawet w Biedronce pani mnie o dowód spytała. No, to były jaja, tu bum, 3 dychy prawie na karku. Dobra, ogarniamy się i robimy coś produktywnego. 387 054 wyświetlenia, masakra, kawałek zrobiony mega dla beki, a jednak ludziom wpadł w ucho, nie chcę wyjść z głowy, Dawno żaden film u mnie na kanale nie miał takich wyświetleń jak to właśnie. Jeżeli jest tutaj jakiś młody, obiecujący producent, no chyba tak, chyba producent się nazywa osoba, która ogarnia podkład muzyczny i ogólnie takie brzmienie, to śmiało można napisać do mnie na maila podanego pod tym filmem. No, zrobilibyśmy może jakąś wspólną produkcję nową, bo nawet nie ukrywam, fajnie się to robiło. Właśnie jadę do ZUS-u, ponieważ w naszym państwie po 2 latach prowadzenia działalności należy przejść na tak zwany duży ZUS. No i jest on ponad dwukrotnie wyższy niż ten, który się płaciło do tej pory. No i ja mam niestety taką wątpliwą przyjemność. Jedyne, za co mogę ZUS pochwalić, to to, że naprawdę, jeżeli chodzi o obsługę, to nie wiem jak w innych miastach, ale u nas w Sosnowcu są bardzo miłe panie, czeka się bardzo króciutko. Szkoda, że się nie da tego przeskoczyć, no ale trudno. To są uroki prowadzenia legalnej działalności. Przydałby się w tym momencie jakiś tak zwany kreatywny księgowy. Śmieję się, ale niestety podatki, ZUS-y i tak dalej trzeba płacić, no bo jakbyśmy tego nie robili, to jakby nasze państwo wyglądało okrutnie. A jest coraz lepiej, coraz ładniej, drogi remontują, inwestują w infrastrukturę. Mam taką złudną nadzieję, że te pieniądze, które właśnie płacimy, czy to przedsiębiorcy, czy po prostu osoby, które pracują, bo każdy podatki płaci, idą na cele, które są faktycznie ludziom potrzebne, a nie do kieszeni urzędników. Więc mam taką naprawdę nadzieję. A jak widzimy po Sosnowcu, to to miasto staje się coraz ładniejsze. Ładne drogi, ładne parki, ładna... Ha, kurde, jaki plac zabaw zrobili u nas w parku na Środulce. Jeny, kiedyś wam go może pokażę, bo jakbym był dzieciakiem, to bym normalnie nie wychodził stamtąd. Non più drai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a toncino d'amore. Delle belle turbando. Znacie to uczucie, jak zapomnieliście telefonu ze sobą, a musicie stać w kolejce? No właśnie, takie nie wiadomo co zrobić ze sobą. Całe szczęście, nie wiem, czekałem tam raptem 5 minut, więc nie odczułem tego zbytnio, ale wyobraźcie sobie czasy, lata 80., komunizm, czekacie w kolejce wielogodzinnej po mięso, którego się okazuje, że nie ma. Przerąbane. Ciekawe jak to było, ale podejrzewam, że ludzie się spotykali wtedy, gadali o czymś i tak dalej, żeby ten czas jakoś minął szybciej. Tak ja bym robił, na przykład z chłopakami na piwko, chociaż nie było piwka, bo nie było kartek, więc... Nie wiem, przerąbany ogólnie. Wow. Doszła do mnie świeżutka paczuszka od KFD.
a w niej fit kaszki oraz nowe smaki wafelków. Wafelki dobrze znamy, tym razem są o smaku orzechów arachidowych. Zaraz sobie tutaj to wszystko przetestujemy. Na pierwszy rzut idą wafelki, zaraz zobaczymy jak smakują. Wszyscy je znamy, bo ostatnio były, to jest po prostu nowy smak. Dla mnie bajka, smakują dobrze jak normalne wafelki o smaku orzechów arachidowych. Wafelki trzymają poziom, więc dla łasuchów to jest mega dobra opcja. A coś zupełnie nowego, czyli moi drodzy, kaszki. Kaszki są w czterech wariantach smakowych. Mleczna krówka z ciasteczkiem, smak naturalny, wata cukrowa ze śmietanką, to jest ten różowy kotek, i o smaku tortu kokosowego. Są to oczywiście kaszki białkowe z koncentratem, standardowo nie są słodzone cukrem, a z takich ciekawych, przynajmniej dla mnie, rzeczy, to, że można je zrobić z zimną wodą. Więc nie trzeba gotować mleka, tak jak ja za dzieciaka robiłem z kaszą manną. Tutaj wystarczy wlać zimną wodę i delektować się smakiem. Przetestujemy smak tortu kokosowego. Przyrządzimy naszą kaszkę, jakby to był zwykły shake. 7 miarek, tak? I 250 ml wody. I mieszamy naszą kaszkę. O, już czuję, że się zrobiła gęsta po paru ruchach. Chyba nawet to widać. Różowy kolor. No wygląda dla mnie jak normalna, klasyczna kaszka. I smakuje jak kaszka. Fakt, że nigdy nie jadłem kaszki o smaku tortu kokosowego, ale konsystencję ma kaszkową. Powiem tak. Ja to akceptuję. Ja to serio polecam. Dla łasuchów mega smaczna rzecz. Zresztą nowej rzeczy nie powiem, bo smaki od KFD zawsze są dopracowane, więc śmiało polecam. Są różne smaki, więc każdy łasuch może wybrać sobie to, co mu podchodzi najbardziej. Na zakończenie vloga mam tutaj harmonikę. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, jak idą mi postępy w grze na harmonijce. No to zobaczymy. Zagramy klasykę polskiej muzyki. Kawałek, który wszyscy znają, wszyscy śpiewają i wszyscy pamiętają. Nie, to nie jest Kurczak, Gryzi i Kreatyna, to jest coś zupełnie innego. No i tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Ogólnie zajawkę na harmonikę, nie wiem, tak po prostu złapałem z dnia na dzień. Coś mnie tak, nie wiem jakby to powiedzieć, naszło. Mówię, a czemu nie, kupię sobie harmonikę i zacznę grać. No i coś tak dubię sobie w wolnych chwilach. Sąsiedzi na pewno mają do mnie o to pretensje, choć nic nie mówią, nic nie mówią. No i tak, więc słuchajcie, no napiszecie pewnie w komentarzach, żebym się jeszcze hodowlą jedwabników zajął. No może się kiedyś zajmę, nie powiem, bo ogólnie jest coś takiego we mnie przynajmniej, że mam ochotę robić wiele, wiele, wiele rzeczy
naraz. No już tak gdzieś to mniej więcej ograniczyłem do paru rzeczy, że tak powiem. Z wielu przyjemności musiałem zrezygnować, no bo najzwyczajniej w świecie nie dawałem czasowo rady. Może jak będę kiedyś na emeryturze, to w pełni się zrealizuję. Jako taki stary dziadek chciałem siedzieć na werandzie i dubać sobie w drewnie, a potem napierdzielać na harmonijce. O, tak mi się marzy. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli człowiek się za bardzo rozprasza, no to nie jest dobry w niczym. Ja postanowiłem, że będę sobie kręcił filmy, w tym czuję się dobry, to jakoś mi wychodzi i to przede wszystkim lubię. Lubię sobie pograć na harmonijce, no i też popakować na siłownię. Te trzy rzeczy można potraktować jako moje hobby. Poniekąd też pracę, ale ja tak tego w sumie nie traktuję. Może kiedyś uda mi się zagrać na tej harmonijce utwory, które chodzą mi po głowie. Są one bardzo trudne, ale jak to się mówi, trening czyni mistrza. Być może kolejny kawałek, który nagram, będzie z wykorzystaniem harmonijki. Co wy na to? Tymczasem trzymajcie się, na razie. Kup sobie agresywnie zmasowaną koszulkę na agresywnamasa.capsule.pl i pamiętaj o subskrybowaniu tego popierdolonego kanału.